14 kwietnia, Wielki Czwartek, w Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwowie rozpoczęła się uroczysta liturgia Wieczerzy Pańskiej. Przed wspólną modlitwą młodzież złożyła życzenia arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu oraz księżom w dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, a także metropolita wyraził głęboką wdzięczność Panu za wszystkich księży posługujących w archidiecezji lwowskiej. Kazanie podczas mszy świętej wygłosił ojciec Sławomir Zieliński, dyrektor duszpasterstwa ogólnego. W tym dniu kierujemy nasze myśli i serca w stronę wszystkich kapłanów, obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Mieczysława, księdza proboszcza oraz wszystkich kapłanów tutaj zgromadzonych. W tak ważnym dla was dniu, drodzy kapłani, w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa chcemy w imieniu wszystkich parafian podziękować za waszą obecność i posługę dla nas. Dziękujemy bardzo za pamięć i za wyrażone życzenia. Razem z wami dziękujemy najwyższemu arcykapłanowi Jezusowi Chrystusowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa Eucharystii. На пам'ять про цю подію ізраїльтяни щороку святкують свято Пасху, тобто прихід Господа. Osoby żyjące we wspólnotach zakonnych, kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Takie pytanie postawię dzisiaj w słyszanej przed chwilą Ewangelii Jezus apostołom. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To pytanie powtarzam dzisiaj w tym naszym diecezjalnym, metropolitalnym wieczerniku w lwowskiej katedrze. Tobie i mnie, kochany bracie i siostry. Czy rozumiemy wieczernik? Kiedy apostołowie zostali zaproszeni przez Jezusa do wieczernika, oni nie rozumieli go tak, jak dziś my go przeżywamy. Oni poszli tam po to, aby przeżyć wedle wiary wieczerzę paschalną, wieczerzę pamiątki wyzwolenia z niewoli egipskiej, wieczerzę wolność.
Po liturgii Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę uwięzienia Jezusa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przeniósł Przenajświętszy Sakrament na ołtarz w kaplicy bocznej, która symbolicznie przedstawia ciemnicę, gdzie był uwięziony Chrystus. I rozpoczęła się adoracja Jezusa Eucharystycznego. O trwodze Chrystusa i męce Pańskiej dziś symbolizują wszystkie znaki liturgiczne. Mianowicie wszystkie obrusy i ozdoby zostały zdjęte z ołtarzy do Wielkiej Soboty.